더 의미하겠나. 예. 아니 자주 난 어제. �zień doberek, boberek, witajcie kochani w nowym daily vlogu. Ja jestem właśnie gotowa do wyjścia, bo dzisiaj mam taki dzień, że muszę ogarnąć trochę spraw, jak to się mówi, na mieście. Czyli muszę podjechać do księgowej i mam tutaj już włożone dokumenty i trochę tam z nią porozmawiać, co i jak odnośnie firmy. Muszę podjechać do Galerii Młociny, bo muszę wydrukować zdjęcia, które moja mama chce oprawić sobie w oprawki, bo tam były remonty i tak dalej. No nieważne, muszę wydrukować te zdjęcia. Muszę też podejść na chwilę do HB, muszę zrobić zakup. Muszę ogarnąć trochę spraw i dzisiaj mam na sobie taką stylizację, którą zobaczycie albo już widzieliście w filmie 7 dni 7 stylizacji, czyli mam na sobie mój najnowszy zakup z Zary, kożuszek, w którym się po prostu zakochałam. O. I nie myślcie sobie, że to jest taki gruby kożuch, bo on jest niesamowicie cieniutki, więc teraz na ten czas jesienny bardzo fajnie się sprawdzi, a na zimę kompletnie się on nie nadaje. Więc tak sobie pomyślałam, że na pewno będę po niego sięgać i to dosyć często tej jesieni. Do tego mam założony komplecik, który też już widzieliście w jednym z daily vlogów. Uciekam i życzę Wam miłego oglądania tego dzisiejszego filmu. Patrzcie, kogo ja tu widzę, Susie. Jej kolekcja w Greenpoint. Na pewno większość z Was już to wie i o tym słyszała. Proszę, piękny, taki ładny tutaj, cudowny widok na Susie. Ta-da, ta-da. No tak, trzeba przyznać, że zdjęcie jest przepiękne. Nie wiem co prawda jak kolekcja, bo nie oglądałam, ale założę się, że też jest piękna. Czyli Susie dla Greenpoint. Słuchajcie, właśnie rozpakowałam, bo przyszło moje zamówienie ze sklepu. O, tutaj ładnie widać Hair to Go, czyli kosmetyki, które sobie zamówiłam w tej promocji stylowe zakupy minus 20%. I to jest oczywiście, tak jak widzicie, Moroccan Oil, czyli jedna z moich ulubionych marek. Wzięłam sobie odżywkę nawilżającą, bardzo lubię tę serię. Słuchajcie, wypatrzyłam, że moja ulubiona maska, którą zawsze kupowałam w tej dużej pojemności, jest teraz dostępna w takich mniejszych, 75 ml, więc jak dla mnie jest to super rozwiązanie, bo będę mogła sobie korzystać, później kupować w jakichś fajnych promocjach, więc fajnie mnie to też wszystko cenowo wyszło, no bo mówię, minus 20%, no i oczywiście kupiłam mój ukochany, ulubiony olejek do włosów, kurację, tę tradycyjną 25 ml, ona też jest dostępna w większych pojemnościach, ale ja właśnie chciałam tę malutką, bo będę mogła ją ze sobą zabierać, także na różne wyjazdy, także moje zakupy ze sklepu Hair to Go, ze zniżką minus 20%, zrobione. Słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy zabieram się za porządki w moich kosmetykach. Tak, jak widzicie tutaj, muszę przełożyć wszystko to, co jest mi potrzebne na jesień, więc przy okazji będziecie mieć też małą aktualizację. Ogarnąć wszystkie kosmetyki, które są już na wykończeniu. Trochę tego jest, totalny bałagan i miszmasz, więc biorę się od razu za robotę. Po wyjęciu kosmetyków muszę umyć dokładnie tutaj te półeczki, a następnie je zdezynfekować i tutaj używam właśnie takiego płynu. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza. No i proszę bardzo, posprzątane, zorganizowane, wszystko gotowe na jesień, to co, lecimy może z szybkim przeglądem. Zacznę od tej wyższej półki i tutaj mam produkty tak, do ciała, od marki Nuskin, ten najnowszy peeling, który Wam pokazywałam. Tam z tyłu jeszcze mam taki fajny samopalacz w żelu. Oczywiście moje ulubione masełko od marki Estée Lauder i dwa produkty zaawansowane do ciała, czyli mam tutaj serum z kwasami do stosowania na ciało, tak jak widzicie, a później zimą zabiorę się za ten produkt, czyli balsam do ciała już z retinolem.
Tutaj mam produkty oczyszczające, czyli bardzo fajną taką wersję żelową, olejkową, zmieniającą się w piankę od marki Dermalogica do demakijażu. A piankę od Kylie, proszę. I bardzo fajny też żel z takimi drobinkami od Hydropeptide i emulsję primer od marki Basic Lab. A następnie tutaj widzicie takie kosmetyki jak maska z witaminą C premium od marki Jonel, którą uwielbiam i to już jest moje kolejne opakowanie. Do tego kolejne maseczki, czyli maska ujędrniająca, wygładzająca od marki Health Labs, maska silnie nawilżająca Pillow Glow od marki Nuskin i fantastyczna maska kuracja pod oczy od marki Eisenberg. No i oczywiście jak jesienna pielęgnacja, to muszą być też kwasy. I tutaj widzicie peeling kwasowy rewitalizacja od Dr. Skin Clinic oraz bardziej zaawansowany zabiegowy peeling taki peptydowy, kwasy. No to już jest coś takiego, wiecie, bardziej zaawansowanego, zabiegowego, między innymi dla kosmetologów od marki Retix C. Może kiedyś Wam o tym więcej opowiem, ale właśnie jeśli chodzi o kwasy, to mamy je tutaj, plus maseczki, plus dodatkowe produkty oczyszczające, pielęgnacja ciała. Tutaj mam deo marki Borotalco, które uwielbiam i Wy o tym doskonale wiecie, bo mówię Wam o tym już od wielu, wielu lat. No to teraz przechodzimy na tę półeczkę. No dobrze, to teraz przechodzimy do tej niższej półki i tak, zaczniemy od tej strony. Tutaj mamy produkty oczyszczające i tak, poczekajcie, ja sobie tutaj to przesunę, żeby Wam dokładnie pokazać co i jak. Zaczynamy od płynu micelarnego Oxybiom od marki Dermaceutic, bardzo fajny płyn micelarny, a dokładnie woda micelarna. Tutaj widzicie Lotion Tonic od marki Estée Lauder, który już ostatnio też bardzo często pokazywałam na moim Instagramie. Kupiłam go w bardzo dobrej cenie. Mamy tutaj między innymi aminokwasy i wodę z lilii. Bardzo, bardzo fajny produkt. Z tyłu kolejne kwasy, czyli tonik złuszczający od marki Paula's Choice z 2% kwasem salicylowym. Uwielbiam, to jest taki produkt, do którego regularnie wracam. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Napka, która też widzicie już mi się tutaj kończy, ale niedługo przyjdzie moje nowe zamówienie, więc będę mieć nowy uzupełniony produkt. Jest to płyn nawilżający z kwasem hialuronowym do oczyszczania z Lumispa. No i oczywiście mam tutaj żel do skóry wrażliwej, również z Nuskin do Lumispa i analogową wersję Lumispa plus głowicę. Dlaczego? Dlatego, że moja nowa Lumispa Eye jest cały czas wynajmowana, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Lecimy dalej. Ta oto piękna, kolorowa wieżyczka to jest nic innego jak Slavia Cosmetics, tak jak widzicie. I wiecie co? Na tej całej półce chyba ta część najbardziej mnie cieszy. Dlaczego? No bo zobaczcie, jakie tu mamy piękne kolory. Jak to cudownie wygląda razem. I przy okazji chciałam Wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę, że ja cały czas regularnie stosuję kosmetyki marki Slavia Cosmetics. To nie jest tak, że ja je pokazuję raz na jakiś czas, a potem koniec. Nie. Ja je stosuję regularnie, regularnie do nich wracam, już od kilku dobrych miesięcy i mamy tutaj na wykończeniu, słuchajcie, krem peptydowy pod oczy. Uwielbiam ten krem i teraz uwaga, uwielbiam go stosować z końcówką masującą do Lumispa pod oko. Fantastycznie mi się sprawdza właśnie w takim połączeniu. Krem peptydowy na noc, który jest moim ulubionym kremem i też o tym wiecie, kocham ten zapach. Oczywiście ceramidy, no nie może być inaczej, bo w mojej pielęgnacji, gdzie teraz widzicie, że są kwasy, muszą być ceramidy, które odbudowują skórę, wzmacniają, chronią, więc ceramidy są i też bardzo, bardzo polubiłam ten krem. Tu mamy lekki krem do twarzy na dzień, między innymi z niacynamidem, kwasem hialuronowym, borówką i oczywiście witamina C na dzień gęsty, kiedy widzę, że na przykład moja skóra jest taka bardziej przesuszona i potrzebuje tego typu działania. Także zobaczcie. Piękne, cudowne opakowania kolorowe Slavia Cosmetics i idziemy dalej.
Z tyłu mam tak, technologię Boost, kwarcowy roller do stosowania z maskami w płacie, serum do brwi i serum do rzęs Illa. Cały czas stosuję i bardzo, bardzo lubię. I teraz tak, tutaj mam dwa produkty. Jeden, marka Dermaceutic, to jest krem z aż 25% kompleksem witaminy C, witaminą E, witaminą A, B5 i polifenolami. Swoją drogą, genialny krem, jeszcze Wam o nim opowiem. Ponieważ już mi się kończy ten i będę musiała pomyśleć o nowym opakowaniu, to zaczęłam też stosować krem od marki Poreless 165, krem liftingujący w okolicy oczu i jak na razie, wow, jest naprawdę świetny. Na to nie zwracajcie uwagi, bo to jest cartridge do pena i mikronakłuwania, ale przechodzimy teraz do tej części. No dobrze, moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy krem od marki Yonel serii Infusion, bestseller marki. Pokazywałam go w związku z przesyłką, którą dostałam od marki, gdzie świętujemy jej dziesięciolecie i też Wam o tym wspominałam. Zaczęłam stosować i bardzo, bardzo lubię. Serum do stosowania z technologią Boost. Tutaj widzicie, mam też serum. O, wyostrzy mi. Wyostrzy. Czy nie wyostrzy? Jest. Serum od marki Clarins Double Serum. Chyba każdy zna ten produkt. A następnie serum z witaminą C od marki Health Labs. I to jest serum, które kilka osób mi polecało i prosiło, żebym przetestowała. Testuję. Na potwierdzenie zobaczcie. Jestem już prawie w połowie. Niedługo Wam więcej o nim opowiem. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolona. Uwaga. Kropelki brązujące od marki Dax. Cały czas i świetny produkt do stosowania na szyję i dekolt od Filmed. Tak prezentują się moje kosmetyki. Ale, moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj widzicie, stoją kosmetyki, które aktualnie też testuję i jest to marka Shilly. Nawet ktoś ostatnio zostawił komentarz pod jednym z moich filmów, że te kosmetyki bardzo dobrze zadziałały na skórę tej osoby. Ja testuję, mam jeszcze jeden kosmetyk na wannie, ale na razie Wam nic więcej na ich temat nie powiem. Powiem Wam szczerze, że cieszę się, że wreszcie zrobiłam porządek właśnie tutaj w tej szafce. Jakoś to wygląda. Zorganizowałam wszystkie moje kosmetyki na najbliższe miesiące. I teraz moje pytanie do Was jest takie, czy Wy chcecie, żebym ja zrobiła dla Was taki oddzielny film z przeglądem, może nie przeglądem, z pokazaniem Wam, jak wygląda u mnie rutyna pielęgnacyjna właśnie na bazie tych kosmetyków, które Wam pokazałam. Czyli na przykład, co ze sobą łączę, w jaki sposób, kiedy stosuję, jak używam wieczorem, rano i tak dalej. Bo czasami mnie o to pytacie, no i teraz się zastanawiam, czy zrobić takie oddzielne filmy właśnie na ten temat, czy już Wam wystarczy ten przegląd, który zrobiłam i te kosmetyki, które tam widzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii. W ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich jakiegoś czasu, powiem tak, zauważam, że te filmy kosmetyczne zdecydowanie gorzej się klikają, mniej osób je ogląda, dlatego nie wiem, czy wplatanie takich rutyn pielęgnacyjnych, kosmetyków i tak dalej w daily vlogi to będzie lepsze rozwiązanie, ale oczywiście ja te filmy tworzę dla Was i interesuje mnie Wasze zdanie, więc bardzo proszę o Wasze komentarze, jak byście chcieli to zobaczyć. Czy chcecie te rutyny pielęgnacyjne, czy chcecie takie oddzielne filmy kosmetyczne, czy wystarczy Wam, że będę gdzieś w daily vlogach właśnie, jak to się mówi, przemycać takie treści kosmetyczne. Została mi jeszcze do ogarnięcia szafka tu, która jest z produktami pielęgnacyjnymi do włosów, ale dzisiaj już tego nie zrobię. Muszę też ogarnąć moje zapasy kosmetyczne, które mam w zupełnie innym miejscu. No trochę tego jeszcze jest, ale najważniejszy krok już zrobiony, czyli to. Jestem gotowa na jesień i zimę. No, na początek zimy. Słuchajcie, pomyślałam, bo jak już posprzątałam w kosmetykach, że zrobię sobie nagrodę. Jaką? No pewnie, że coś słodkiego. I właśnie zabieram się za robienie
tarty z malinami, z kremem mascarpone i białą czekoladą, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Zmieniłam sobie tylko spodnie, bo nie chcę pobrudzić tych moich jasnych, na dżinsy. I właśnie tutaj, zaraz wam pokażę, roztapiam białą czekoladę, a w piekarniku już mi się piecze tarta. Ciasto na tartę. Słuchajcie, miałam w zamrażarce trochę ciasta, które mi tam zostało, bo ja zazwyczaj robię tak, że robię większą ilość, jak już szykuję ciasto na tartę. Część zużywam w tym momencie, kiedy robię ciasto, a część sobie zamrażam. I później po prostu rozmrażam, mam gotowe ciasto, rozwałkuję, przygotuję i jest na cacy. Także ciasto już mi się piecze. Przełożyłam sobie mascarpone do miski. O, proszę. Maliny mam już umyte. Czekam, aż roztopi mi się czekolada i będziemy robić dalej. Żeby nie było, patrzcie, jak tutaj się pięknie ta biała czekolada roztapia i później będę ją mieszać właśnie z serkiem mascarpone. No i zobaczcie, jak pięknie mi się tutaj wypiekło ciasto. Krem mam już przygotowany. O! No dobra, teraz muszę poczekać, aż ciasto mi trochę ostygnie, żebym mogła wyłożyć tę masę serową, czekoladową. Wiecie co? W międzyczasie przeglądam sobie wyniki badań pewnej firmy, a dokładnie pewnego produktu, który za chwilę pojawi się na naszym rynku. Wyniki badań aparaturowych, aplikacyjnych. I jestem, powiem wam, ciężko w szoku. O co tutaj chodzi? Dzisiaj wam mówiłam, że miałam trochę rzeczy do załatwienia, trochę jeżdżenia, no i właśnie odebrałam te wyniki i to jest marka, którą współtworzę już od ponad roku. Wy nic nie wiecie, co to za marka i tak to zostanie, ponieważ ja nie chcę reklamować tej marki moim imieniem i nazwiskiem, ponieważ to nie jest moja marka. Ja ją współtworzę i współtworzę te produkty, ale powiem wam, że między innymi właśnie dlatego, że ja tam gdzieś po części w tej marce jestem i widzę, jakie są wyniki badań, to po prostu podpisuję się pod tymi produktami całym sercem. No i za chwilę pojawi się, słuchajcie, nowość, która ma takie wyniki badań. No sama jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że aż tak genialnie będzie to wyglądało. Tutaj nawet sobie zakreśliłam część, jeszcze to dokładnie studiuję, żeby zobaczyć. Właśnie mam tutaj na przykład zdjęcia laboratoryjne, żeby zobaczyć co i jak. Ale słuchajcie, to będzie bomba, po prostu bomba. Zresztą jak wszystkie produkty, które są wypuszczone przez tą markę. I tak niesamowicie się cieszę, że jestem jakąś częścią tej marki i gdzieś tam współtworzę te produkty i mam wgląd w te badania i te substancje aktywne, które się tam pojawiają i to jak skomponowane są formuły i cała reszta. To jest niesamowite, bo może kiedyś, nigdy nie mów nigdy, może kiedyś stworzę własną markę kosmetyczną. A w ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że ostatnio jak w wakacje byliśmy we Włoszech, to jest pewna firma, która się do mnie zgłosiła. To jest włoska firma, włoskie laboratoria, włoskie fabryki, która chciałaby ze mną tworzyć produkty, a dokładnie chciałaby tworzyć dla mnie produkty, czyli byłaby to typowo moja marka, z moją nazwą, ze wszystkim tak naprawdę. Ale wiecie co, to jest tak ogromne przedsięwzięcie, to jest tak ogromny nakład pracy, ale też pieniędzy i widząc to między innymi po tej marce, którą gdzieś teraz tam współtworzę, wiem ile to pochłania czasu i jak trzeba się temu zadedykować, a chyba jeszcze nie jestem na takim etapie, nie jestem gotowa na to, żeby stworzyć własną markę kosmetyczną. Wiecie, to nawet nie chodzi o kwestie kosztów i tak dalej, tylko to, że musiałabym cały czas być w tym kontakcie z Włochami, żeby to się tam zadziało, ale myślę nad tym i w ogóle w rodzinie, mojej włoskiej rodzinie bardzo mnie na to namawiają, żeby to zrobić, więc może kiedyś tak, ale teraz
Czekam, aż ostygnie mi tarta, żeby mogła ją dokończyć. I słuchajcie, wracam do studiowania właśnie tych badań aparaturowych, aplikacyjnych i tych wszystkich wniosków, które tutaj mam. No, po prostu wow. Już niedługo pokażę Wam ten produkt. Sama go też testuję już od jakiegoś czasu. Będę mogła się wypowiedzieć na jego temat nieco więcej, więc na razie Wam nie zdradzę. No, a tak przy okazji powiem Wam, że tutaj kukurydzę sobie robię. Tak mi jakoś naszło w tym jesiennym klimacie. Maliny, mascarpone z białą czekoladą i kukurydza. No dobra, tartę mam już taką dobrą. Przełożyłam ją sobie na talerz, bo przełożę teraz, słuchajcie, ten krem i wstawię tartę na jakiś czas do lodówki, żeby mi się tutaj to wszystko zrobiło takie nieco bardziej twarde. I dopiero później wyłożę na tartę i na ten krem mascarpone z białą czekoladą, maliny. O! Także idealnie mi się tutaj wszystko pięknie, zobaczcie, komponuje. Jak ja uwielbiam robić słodkości. Mogłabym zostać cukiernikiem, wiecie co? Naprawdę mogłabym zostać cukiernikiem, tylko obawiam się, że gdybym została tym cukiernikiem, to bym więcej jadła niż piekła. Tak podejrzewam, żeby było. O właśnie. Dobra, gotowe. To teraz włożę ją do lodówki. Poczekamy, aż troszkę mi się ten ser tutaj zrobi twardszy i ułożę na niej maliny. Drodzy Państwo, serek zaschnięty. Można ułożyć malinki. O, tak jest. Mam nadzieję, że mi ich starczy. Bo kupiłam takie małe opakowanie i trochę też, szczerze Wam powiem, wyjadłam w międzyczasie, jak to ja. Nie no, starczy, chyba starczy. Wiecie co, wpadłam na lepszy pomysł. Zamiast obruszyć ją cukrem pudrem, to starłam trochę czekolady. O, i tak będzie wyglądała trochę inaczej, podkręcona właśnie z tą czekoladą. Zapytałam Was ostatnio na moim Instagramie, kiedy byłam w sklepie marki Rituals i pokazałam kalendarze adwentowe, czy zrobiłam to, czy kupiłam kalendarz adwentowy. I co mnie najbardziej zaskoczyło, spora liczba osób zagłosowała, że kupiłam kalendarz adwentowy. No właśnie, mieliście rację, przepadłam i kupiłam kalendarz adwentowy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ostatni raz kalendarz adwentowy miałam chyba jeszcze przed przeprowadzką do naszego mieszkania tutaj, więc to już jest kilka lat. Ale w tym roku stwierdziłam, że skoro zostajemy na święta w Polsce, to chcę mieć kalendarz. I jak zobaczyłam ten, i to jest ta wersja środkowa, czyli jest ten tańszy, droższy i najdroższy. Ja wzięłam ten droższy, że tak powiem. Jak go zobaczyłam, to po prostu przepadłam. Także tak, mieliście rację, zrobiłam to, kupiłam w październiku kalendarz adwentowy, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mi się po pierwsze spodobał, po drugie, uwielbiam markę Rituals i nigdy nie miałam ich kalendarza. A po trzecie, dlatego, że te kalendarze bardzo szybko schodzą. A ja chciałam je mieć. Chciałam go mieć. I wiecie, co jest najlepsze? W sklepie marki Rituals najlepiej wychodził cenowo, z tego co zauważyłam. Więc dlaczego nie? Bardzo, ale to bardzo się cieszę. Wiem, oszalałam. Ale w tym roku chcę trochę zaszaleć i chcę, żeby to były magiczne i fajne święta. No dobrze, kochani, czas najwyższy się pożegnać i zakończyć ten dzisiejszy vlog. Jak widzicie, jestem już w łóżku, mam przed sobą komputer i włączony serial, który aktualnie oglądam, a dokładnie serial Spotkania. Nie wiem, czy widzieliście ten serial, on dotyczy spotkań z kosmitami. UFO, wiecie, te klimaty. Tutaj mam przygotowany czystek. Obejrzę sobie kolejny odcinek i idę spać, bo jestem wykończona. Ten dzień po prostu mnie dzisiaj totalnie, słuchajcie, wykończył. A jeśli chodzi o serial, to zdradzę Wam, że ja uwielbiam takie klimaty.
W ogóle ja i Massimo bardzo często na ten temat rozmawiamy. Już nie wspomnę o tym, że Massimo też często wieczorem stoi na balkonie i wypatruje nie wiadomo czego. I już kiedyś była taka sytuacja, że nagle, słuchajcie, woła mnie: chodź szybko, 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 bo coś leci, bo coś ten, jakieś tam w ogóle coś spadało, coś leciało, to na pewno było UFO i w ogóle... O, masakra. Ale to są takie tematy, które my sobie lubimy czasami poruszać i rozmawiać, nie wiem jak wy. I lubimy też oglądać między innymi właśnie na ten temat różne seriale. W ogóle mamy taki kanał włoski, który nazywa się Enigma Alien. I tam bardzo często różni naukowcy i nie tylko wypowiadają się na ten temat. I też czasami go sobie tam, jak nie ma co oglądać, to sobie włączymy i oglądamy kolejne odcinki. No, ale koniec o UFO, bo ja sama czuję się dzisiaj jak UFO, teraz jak UFO, już po prostu mówię, totalnie jestem zmęczona, chyba nawet po mnie widać. Więc obejrzę sobie teraz ten jeden odcinek, idę spać, słyszę, że Massimo tam się dusi, bo ostatnio też, słuchajcie, dorwało go przeziębienie. To takie dziwne przeziębienie, gdzie pojawił się tak naprawdę tylko kaszel i nie może się go pozbyć. Ale wszystko jest w porządku, bo był u lekarza, to nie jest żadne zapalenie płuc, po prostu ma taki dziwny kaszel i chodzi i dycha. No dobra, to co? Żegnamy się, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas ze mną. Wysyłam wam buziaki i do zobaczenia. Pa!